Dzień dobry. Zaczniemy tak. Wizyta w Łodzi udana. Film nagrany, ale montowany. I czekamy na słówko od prawników. Bo po emisji filmu może być od razu lawina pozwów, że tak powiem. Z jednej firmy. Dobrze. Tyle, co mogę powiedzieć na razie, to tak. Sprawa jest w toku, więc sam muszę zdementować to, co sam gdzieś kiedyś napisałem, bo nie byłem pewny. Na tyle, ile widziałem, podkreśliłem to, na tyle, ile wiem, że niby nic się nie dzieje. Właśnie to dementuję. Sprawa jest w toku. Czekają rodzice i siostra na biegłych i na prokuraturę. Oczywiście sądy w Polsce są jakie są. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, będę robił film na podstawie wykopu. Bo na wykopie jest kilka filmów z widoku z banku i tam są omawiane. I tam niektóre, przez to, że rodzina nie jest medialna i siedzi cicho, żeby jakby nie móc wpływać na to, jak się śledztwo toczy, nie może odpowiadać. Ale ja to trochę zrobię po swojemu, oczywiście w porozumieniu z rodziną. I zdementuję niektóre nieprawidłowe stwierdzenia, komentarze. Dobra. Ale drugi sens tego filmu. To, co się dzieje, jakby nie pomaga w niczym. Ludzie mnie pytają, jakie są konsekwencje tego, co robię i czy się coś poprawiło. Otóż nie. Albo w bardzo, bardzo małym stopniu. To zrobimy inaczej. Zmienimy taktykę. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I tu trzecim będą operatorzy. Niech się teraz bije UDET z właścicielami Żurawi. Gdyż mamy wrzesień, klimatyzatory, rozumiem, zrobiło się chłodniej, ale reszta, tu jej nie ma. Już wpal licho o godzinach pracy mówiąc, nie? Bo to jeszcze bardziej rozmyte. Budowy wynajmują Żurawie, tak? I firmy z Żurawiami je stawiają. Co może zrobić budowa? Budowa może podpisać taką umowę, na razie w pierwszym krótkim zdaniu, że Żuraw ma spełniać normy i prawa BHP w Polsce. I później można to wyszczególnić. To jest dla budowy, nie wiem, z dwie kartki A4, a mają do pochron, że tak powiem. Co robi firma z Żurawiami? Stawia Żuraw, byleby stał. Sam byłem świadkiem tego, że my na Żurawiach, ja na Żurawiu, bo byłem pierwszy na budowie, schodziłem, bo był wiatr, a Żuraw był dalej stawiany. Przyszła burza, a człowiek był na Żurawiu, na wysięgniku, konserwator. Czemu tak się dzieje? Tak się dzieje, bo trzeba fakturę szybko wystawić. Teraz tak, wystawiamy fakturę, to na drugi dzień już jest tam operator. To nic, że odbiór jest za tydzień. Operator już jest i pracuje i faktura, pieniądze płyną. Tak to się robi. W Polsce tak jest. Bo w Polsce tak można. Bo tu taki pstryczek do UDET-u. Bo UDET na to pozwala. Te wszystkie stare Żurawie, gdyby UDET-owcy wchodzili na górę, to by zobaczyli, jak one w środku wyglądają. To by ich nie odbierali. Teraz, we wrześniu, stoi Żuraw bez wyposażenia z podbitym odbiorem w Polsce. I teraz taka mała prośba. Operatorzy w tej kwestii akurat powinni się wszyscy zgodzić. Nagrajcie mi tak kabinę Żurawia, żeby nie było widać, co to za budowa.
Ale pokażcie chociażby na kartce, nie musicie mówić, żeby nie było, że głos będzie, firmę, do której należy ten żuraw. I zobaczymy, jaki jest stan żurawi w Polsce. Bardzo pięknie teraz będą odpowiedzi się też słały na te zapytania do firm budowlanych i do firm z żurawiami, na jakim etapie są z wprowadzaniem rozporządzenia i sobie to sprawdzimy. Czy mówią prawdę? Na moim żurawiu już żeście widzieli ostatnio przy filmie, przy manetce. Słabo. Z wyposażeniem. No i teraz reszta operatorów w Polsce też na takich żurawiach robi, bo inaczej nie będą mieli pracy. Niech pokażą, anonimowo, do mnie na Facebooka, na Messengera. Ja trzymam swoich informatorów po cichu. Ja będę te filmy udostępniał na Facebooku, zbiorczo. Albo jakoś, nie wiem, pomontuję to i wrzucę to na YouTube'a. I teraz, jeżeli firmy z żurawiami zobaczą, że ich żurawie tak wyglądają, audytowcy to odebrali, bo chodzi mi o odebrane żurawie, tak? Najlepiej jak najbardziej na czasie. To chyba się oburzą. Ale oburzą się na mnie, że to pokazałem? Audyt się oburzy, myślicie? Że to odebrali? No to teraz tak. Skoro audytowcy potrafią być przekupieni lub zbytnio nie wnikać, to coś tu jest nie tak. To u góry w UDC-cie powinni na to zareagować. To może pokażmy to właśnie, że takie żurawie są odbierane. UDC-owiec zaraz powie, że to jest wina PIP-u, że tam mamy to do inspekcji pracy zgłaszać. Wyposażenie, bo to jest kwestia BHP. Ale co za problem współpracować z PIP? I teraz operator ma zgłaszać, tak? Przyjdzie kontrola, kontroler, zaraz będzie wiadomo, kto zgłosił, bo kontrolerzy też są różni. I co taki operator ma zrobić? Dlatego tego nie zgłosi. I będzie się godził na czymś takim robić. Bo inaczej nie będzie miał pracy. Taki fajny system, nie? W Polsce. Firmy z żurawiami, to widzę, jest największy problem, bo nawet operatorzy to już od razu zrzucani, nie chcemy człowieka, my stawiamy żuraw i kasujemy tylko hasiorę. Za co? Za te gołe żurawie bez wyposażenia? Niech oni się kłócą. Bo ja poproszę o nazwy budów, ale nie będę ich upubliczniał na razie. Ja będę wiedział, na której budowie ten żuraw stoi. Czyli będę wiedział, który udetowiec go odebrał. Nieprawdaż? Bo to jest wpisane w papiery. Z tą informacją pójdę sobie do góry. To może przewietrzymy trochę szyki, tak? Będzie napływ nowych pracowników z UDT-u. Albo ci, co są, wezmą się bardziej skrupulatnie do roboty. Co poprawi stan żurawi. A firmy z żurawiami, tak wybielające się, no trochę blamasz, czyli ten wasz PR, który teraz stosujecie, jako wy nie jesteście najlepsi, straci na darmo wydane pieniądze, nie? Dziękuję bardzo.